To co, możemy zaczynać? To witam jak zwykle po meczu na konferencji prasowej. Dzisiaj mecz Pucharu Polski. Jak zwykle zaczynamy od wypowiedzi trenera gości. Panie trenerze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. No cóż, taki mecz, którego scenariusz gdzieś chyba przewidziałem, rozmawiałem z chłopakami, że przy straconej bramce jeszcze w taki sposób, jak to się stało w tym meczu, to będą takie sytuacje. Graliśmy do przerwy bardzo nieodpowiedzialnie i graliśmy bardzo źle, bym powiedział, nawet słabo. W związku z tym nie mogło to być inaczej. Straciliśmy bramkę i później mocno się zastanawialiśmy, co się dzieje z zespołem, ale myślę, że po przerwie te parę minut i trochę tej przewagi żeśmy wypracowali, stąd były bramki, ale znów zabrakło nam tego czegoś, żeby ten wynik dowieźć, no sekundy. Natomiast graliśmy do końca jak najlepszy wynik, chociaż mówię, dzisiaj byliśmy zespołem, który oczywiście można rozegrać 100 sparingów i wyglądać nieźle. Dzisiaj tego nie przenieśliśmy w ogóle z tych naszych przygotowań. Było średnio i w całym meczu na pewno mamy do siebie dużo pretensji o grę, o tę sytuację. Na tle dobrze grającego zespołu, bo uważam, że Maciej tutaj trener zmontował bardzo fajny młody zespół, jak zawsze tutaj Siarka fajnie się prezentuje i myślę, że momentami był bardzo to wyrównany mecz. Myślę, że tylko mogę pogratulować i przyklasnąć, bo to na pewno pójdzie ten zespół do przodu i życzę jak najlepszego wyniku w lidze przede wszystkim i gry. Także tyle powiem, nie chcę już wracać do tego spotkania, powiem szczerze, że jestem przykatowany tym spotkaniem totalnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do trenera gości są, bo będzie mikrofony przestawiać? Jeżeli nie ma, to... No, uważam, że kończy mecz stojący na niezłym poziomie. Zderzyliśmy się z drużyną pierwszoligową, wartościową drużyną pod każdym względem. I co ciekawe, stanęliśmy moim zdaniem na wysokości zadania i gdyby się troszeczkę tam szczęście uśmiechnęło, to mogło być różnie, bo szczęście nam się uśmiechnęło w końcówce właściwego czasu gry. Przespaliśmy drugą połowę, początek drugiej połowy i strzeli nam dwie bramki i to w jakiś sposób też decydowało o tym, co było dalej. Na pewno drużyna grała, jeśli chodzi o Siarkę, z determinacją przeciwko, jeszcze raz zaznaczam, wartościowym zawodnikom, wartościowej drużynie. Dogrywka mogła się różnie potoczyć, bo gdyby młody Służycki wykorzystał tą sytuację, akurat trafił nieszczęśliwie bramkarza, szczęśliwie dla Sandecji, to taka piłka, no i strzelamy, oni strzelają nam dwie bramki, tym, że po błędach tam indywidualnych. Ja tylko twierdzę jedną. Ta drużyna na pewno będzie grała z meczu na mecz lepiej i takie mecze jak dzisiejszy z Sandecją tylko może procentować i tylko ta drużyna może być mocniejsza. Wystarczy powiedzieć, że w składzie pierwszym było 5 młodzieżowców, na ławce sami młodzieżowcy. O czymś to świadczy, że wszystko jest przed nimi. I to, że na początku po Wigrach Suwałki straciliśmy wartościowego zawodnika, jakim jest Robski Krzysiek, który doszedł do nas z Radomiaka, wychowanych Unitarnów. Typowa dziewiątka i trzeba powiedzieć, że dzisiaj właściwie graliśmy bez dziewiątki, bo Koczon nie jest to dziewiątka, tak samo Tomalski. Gramy bez Stępnia, który wiadomo jaką rolę i kim jest Stępień dla zespołu. Graliśmy bez Szewca, który z Odomopole miał złamany nos i teraz się leczy. Graliśmy bez Sylweszczaka, który dopiero od poniedziałku zaczyna trenować na 100%. Nie chciałbym tu biadolić, bo powiedziałem dłużej na zakończeniu meczu. Pogratulowałem im ambitnej postawy i w gruncie rzeczy był to mecz bardzo emocjonujący. I nabrali doświadczenia i z takim przeciwnikiem tylko się ta młodzież może uczyć. Gratuluję gościom przejścia do następnej rundy. Po cichutku liczyliśmy na to, bo wiadomo, na ten stadion chcemy przyciągnąć publiczność. Mam nadzieję, że ta młodzież i to, co oni prezentują, a myślę, że będą coraz lepiej grali, przyciągną wreszcie publiczność na stadion. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Radek, trzymaj się. Powodzenia tam, Maciej Muciowski. Dziękuję bardzo. Cześć.